Witam Państwa serdecznie, nazywam się Paweł Bednarek, jestem przedstawicielem regionalnym na Polskę Centralną firmy Bejo. Jesteśmy w gospodarstwie u Państwa Gmerek na polu porowym. Dzisiaj mamy święto pora, dni pora. Chciałem Państwu przedstawić 6 odmian perełki porowe Bejo. Pierwszą taką odmianą, którą chciałbym Państwu zaprezentować, jest odmiana Kicker. Jest to odmiana wczesna, 75-dniowa, doskonała do nasadzeń wczesnych z końca lutego do produkcji wczesnej, do produkcji włoszczyzny świeżej. Odmiana ta nadaje się również do nasadzeń od połowy marca pod osłony oraz do uprawy letniej. Ale także, co chciałem zaznaczyć, do uprawy spóźnionej w okresie nawet nasadzeń z końca czerwca, a nawet i wchodzące w okres lipcowy. Jest to odmiana, która szybko dorasta, mimo że jest odmianą wczesno, szybko rosnącą. Spośród wielu dużego asortymentu dostępnych odmian, wczesnych odmian pora na naszym rynku, wyróżnia się ciemniejszym kolorem liścia. Jest to odmiana, która wykazuje bardzo duże wyrównanie. Jak na tą wczesność bardzo długie okno zbiorcze. Bardzo ciemny zielony liść bardzo ładnie kontrastuje z bielą kolby. Kolejną taką propozycją jest odmiana Puncher 90 dni. Odmiana, która również bardzo szybko dorasta i spośród naszych odmian, nawet tych perełek, które Państwu tu prezentuję, jest odmianą o najwyższej tolerancji nerwizacji. Nawet wyższą, posiada wyższą tolerancję nerwizacji od odmiany Jumper. Jest to odmiana również do wczesnej, szybkiej produkcji, także pod osłonami z nasadzeń koniec lutego. Również pod płaskie przykrycia połowa marca lub na nasadzenia wczesnoletnie. Jest to odmiana o bardzo ciemnym liściu, wzniesionym pokroju. Ten kolor liścia jakby jest bardzo porównywalny z grupą odmian letnich. Jest to już naprawdę ciemnozielony liść, ciemniejszy od odmiany Kicker. Bardzo fajny kontrast ciemnozielonych liści z bielą kolby. Odmiana bardzo wyrównana, produktywna, o bardzo długim oknie zbioru. Także polecamy Państwu tą nowość także do nasadzeń wczesnych, do świeżej włoszczyzny. Kolejną taką odmianą, która zapoczątkowała taki bardzo duży postęp w firmie Bejo, jest odmiana Bowler. Odmiana jakościowa do uprawy letniej charakteryzuje się bardzo wysoką jakością kolby. Długa część wybielona, ciemnozielony wzniesiony liść. Odmiana naprawdę jakościowa. Posiada troszkę zawężone okno zbiorcze, dlatego polecamy do nasadzeń mniejszych, ale cyklicznych. Jeśli komuś zależy na wysokiej jakości towaru jednostkowego czy na potrzeby wymagającego klienta, bardzo polecam Państwu odmianę Bowler. Kolejną pozycją w podobnym typie, o podobnych walorach takich wizualnych, jest odmiana Butter. Odmiana późniejsza, bo 120 dni, jednakże różni się na plus względem Bowlera tym, że ma bardzo długie okno zbiorcze. Ciemnozielony kolor, bardzo dobry system korzeniowy. Doskonale znosi uprawę na glebach mozaikowych, gdzie mamy rozpiętość nawet 3 klas na jednej plantacji, na jednej kwaterze. Także bardzo dobra jakościowa odmiana do upraw wielkotowarowych. Super, super odmiana naprawdę. Kolejną odmianą, którą mamy tutaj na polu pana Gmerka, jest odmiana Klimber, jest to nowość.
również o okresie wegetacji 120 dni. Czym się wyróżnia? Jest to odmiana do upraw letnich, późnoletnich, jesiennych, a nawet mamy informacje z terenu Polski od producentów, że pozostawiona na zimę doskonale sobie poradziła. Jak Państwo wiecie, ostatnie lata mamy te zimy łagodniejsze w Polsce, także doskonale sobie radzi. Jest to odmiana bardzo jakościowa. Od sadzenia w gruncie z rozsady również dedykujemy ją do uprawy nawet z siewu bezpośredniego. Bardzo dobrze jest oceniona przez przemysł belgijski, gdzie bardzo wnikliwym testom poddano tą odmianę Klimber, gdzie porównywano odmiany standardowe konkurencyjne, odmiany Bejo, i ta odmiana bardzo dobrze zachowuje się podczas cięcia w plastry. Posiada bardzo dobrą zwięzłość tkanki, bardzo wysoki ciężar właściwy tkanki. Także jest to port ciężki. On przy cięciu na plastry nie rozlatuje się. Jest to por, który wygrał testy, porównania wnikliwie w przemyśle belgijskim, jeśli chodzi o naplastry. Jest to odmiana naprawdę jakościowa, długa kolba, część wybielona, ciemnozielony kolor liścia, bardzo dobrze kontrastuje wizualnie, super. Kolejną odmianą, którą tutaj na polu prezentujemy, jest odmiana Darter. Jest to odmiana 5 dni późniejsza, 125 dni. Jest to odmiana późno jesienna, ale także, tak jak Klimber, można ją zostawić w polu, w gruncie. Jest to odmiana już jak gdyby ciemniejsza od tej grupy odmian letnich, ciemno-niebiesko, ciemno-zielone, wchodzące w niebieski kolor liście, doskonała jakość, walory dla producenta, dobre czyszczenie. Także linia czyszcząca u producentów weryfikuje jakość, o którą tak zabiegają producenci. My wychodzimy naprzeciw temu, podając odmiany Klimber, Darter. To są pożądane cechy. Często w ostatnim czasie jest taki trend, głównie wywołany przez sieci handlowe, żeby podnieść jakość. Czyli producenci używają odmian późnych, ciemnozielonych, również niebieskich odmian późnych do uprawy letniej, gdyż zależy sieciom handlowym i wymagającym klientom na jakości, kosztem nawet plonu, uprawiając odmiany plonotwórcze późne w okresie wcześniejszym, letnim, późnoletnim. Jest tutaj walka o jakość, o klienta. Rodzi to za sobą takie niebezpieczeństwa jak jarowizację tych odmian późnych w uprawie letniej. Jednakże kosztem ograniczenia nawet plonu i jeśli gdzieniegdzie kwiatki wyskoczą, jest na to przymykane oko, jak gdyby to idzie na straty. Ważna jest partia jakościowego towaru i taki obserwujemy trend. Także zachęcam Państwa do uprawy naszych nowości, szczególnie odmiany Kicker, Puncher. Proszę spróbować do uprawy zimowej, wczesnej, tunelowej na Boszczyznę czy na pęczki solo. Również odmiana Klimber, Darter. Jak najbardziej tu Państwu polecam.